Jak to się nagrywało z kamerką? Bo chyba trochę mi się zapomniało, ale witajcie w pierwszym odcinku z gry Dangers and Demons, czyli nowym Kindergarten. Z tego co przeczytałem opis gry, będą niewyjaśnione morderstwa, zagadki do rozwiązania, humor, pikselowa grafika, czyli wszystkie te rzeczy, które miało właśnie Kindergarten. Wiem, że tęsknicie za takimi grami, dlatego też to jest specjalna okazja, na której odpaliłem kamerkę, tak? Miejmy nadzieję, że będzie z tego nowa seria. Wiadomo, obejrzyjcie film, zdecydujcie w komentarzach łapami w górę, czy robimy z tego serię, rozpocznij nową grę. Postęp aktualnej gry będzie utracony, tak jak chciałem sprawdzić tylko, czy gra się w ogóle nagrywa. I klikamy tak. Tryb demon i tryb protezy. Easy peasy. Weźmy sobie ten łatwiejszy tryb, bo nie wiem, czego się tutaj spodziewać. Rozdział pierwszy, nawiedzona rezydencja. Twój progres zostanie zapisany automatycznie, nie ma tu dróg bez wyjścia, jeśli utknąłeś, użyj mózgu. To był jesienny dzień w Arance, dzień jak każdy inny. To są chyba moi koledzy z tego, co rozumiem. Jimmy, Pimmy i Dimmy. Albo i nie, bo właśnie wymyśliłem im te nazwy. Czekajcie. Mam kliknąć gdzieś? Tutaj? To? Chłopaki, co, zastanawiam się... O! Wtedy jeszcze nie wiedziałem, że moje życie zmieni się na zawsze. Junior. Cześć chłopaki, sorry za spóźnienie. Czyli to jestem ja. Ja jestem Junior albo Junior. Timmy! Nie wiedziałem, że on się będzie nazywał Timmy. W samą porę już mieliśmy wchodzić bez ciebie. Junior, nie czepiaj się. Nie chciałem się posrać w tej nawiedzonej willi. Czemu nie poszedłeś w krzaki jak reszta? W sumie? W krzaki? Chyba nie pamiętasz, jak to się skończyło ostatnim razem. Zobacz dodatkowy materiał. Ej! Naprawdę chcą, żebym oglądał dodatkowe materiały, mimo tego, że gra powinna być za darmo? Jak z waszymi dupskami już wszystko okej, to możemy wchodzić. Powiem wam, że może być naprawdę fajna gra. Więc sprawdziliście już, czy ktoś jest w środku? A, czyli to jest nawiedzony dom, który będziemy chcieli zwiedzić. Dom wygląda na opuszczony, ale nie byłbym tego taki pewien. Którędy wchodzimy? Tutaj jest dziura w ścianie, chyba wystarczająco duża. Wystarczająco duża na spasione dupsko Tomiego? Nie, no dobra. Powiem wam tak, może być naprawdę fajna giera. W ogóle zapraszam na Discorda i tak samo na Gier 2 zapraszam, gdzie macie promocję na gry. Tej gry tam raczej nie dostaniecie, ale dostaniecie masę innych fajnych promocji. Wystarczająco dużo, żeby zmieściła się w nią dupa twojej starej. No tak, to będzie ciekawe. Czyli nie jest wystarczająco duża na twoją. Dość, wchodzimy. O, Tony to jest głos rozsądku z tego, co widzę. I fajnie, że nie ma nagranych dialogów, bo mogę sobie bez problemu gadać. To chyba najlepszy moment, żeby zawrócić. Brat mi powiedział, że ten las jest opanowany przez pełzające po nocach duchy. No, w ciągu dnia to możesz zobaczyć, co najwyżej ci puna. Nie wiem, to jest nie za takimi grami. No dawaj, Timmy, twój brat chciał cię tylko nastraszyć. Duchy nie istnieją. Chwila. Nie, nie, nad kamerką. O, tam. Tam był duch przed chwilą. Przestańcie się srać, idę przodem. No i kto tu gada o sraniu? Kurwa, nie będziemy na razie takich brzydkich słów używali. Co, posrałeś się? Nie, utknąłem. Wiedziałem. Ciemno tu jak w dupie. Co to jest za gra? O, co to? Ej, nie wiem. Piękne. Zgubiłem okulary, nie wypnijcie mnie. Czekaj, mam latarkę. Voila! O, tutaj jest... Chwila. Wiecie co? Chyba kamerkę dam troszkę wyżej. Voila, ha, spaślak! Halo? Ty, nie... A, dobra, ja mam tutaj sobie chodzić. Siema, Tony. Uważaj, nie świeć mi po oczach. Poszukaj moich okularów, ja pomogę Tomiemu. Zrozumiano. No to co, szukamy okularów tego Tomiego, Jimiego, Timiego, Juniora, czy kogokolwiek. Cześć. Przypisałem sobie sterowanie, żebym nie musiał klikać cały czas. Timmy, czy wszystko gra? Znalazłem drzwi, ale są zamknięte. Dobra, to jest Timmy. Muszę zapamiętać, że to jest Timmy. Genialnie, chyba utknęliśmy. No, idzie. Drzwi. Mam nadzieję, że tutaj nic mnie nie wystraszy. V. Co to jest V? Kliknij ponownie, aby wyjść do menu. I F. To jest chyba mój ekwipunek albo coś takiego. Chłopaki. Wszystko tutaj ok? Pracuję nad tym. Znalazłeś moje okulary? Jeszcze nie. Zaraz to zrobię. Timmy, widziałeś może brylę Tony'ego? Ej, udało ci się otworzyć te drzwi? O, Timmy? Okej. Okay. Czyli Timmy tam poszedł. O, spierdolamy! Ale czekajcie, my Timiego zostawiliśmy na pastwę losu. Jakiś czas później. Ej, co jest? Musiałem zewleć, że zobaczyłem tamtą starą brukwę. Ciekawe, gdzie są moi kumple. O, co to jest? Tu jest dziura w suficie, gdybym tylko miał linę. Właśnie, tu też będą zagadki, które będziemy musieli, wiecie, rozwiązać. Gdybym tylko miał linę, tak? Tak, tak, nie masz liny. Tutaj coś jest, półka jest zbyt wysoko, potrzebuję czegoś, żeby się tam wspiąć. Tutaj mamy chyba kotwicę. To kotwica. Co ona tutaj robi? Nie mam pojęcia. Okulary. Okulary Tony'ego. A, czyli znaleźliśmy okulary i tu jest dziura. Przejście jest zablokowane. Tym razem przez dupsko Tony'ego. Czyli mamy okulary, a mogę wrócić
Chwilę, tu jakaś jaszczura też chodzi? Nie wiem, nie wiem dlaczego. Jesteśmy w jakiejś nawiedzonej posiadłości, teoretycznie była nawiedzona, ale, czyli mieszkała tam jakaś pani. Ta pufa może mi sięgnąć do półki. A, no to idziemy, wracamy sobie tutaj. Powinienem jeszcze raz sprawdzić ten pokój, zanim wrócę do spiżarni. No, okej. To jest jakaś ręka. To ręka trzymająca pęk kluczy. Spróbujmy otworzyć tę dłoń. Myślę, że muszę znaleźć jakąś kombinację czy coś. Naprawdę? Aha. Teraz ten? Okej. Okay. Czyli ten się zgina, ten też. Dobra. Czyli tak, ten palec na pewno, bo ten musi być pierwszy. Później ten drugi. I ten trzeci udało mi się to otworzyć. Wow! Powiem wam, że troszkę musiałem losowo poklikać. Mamy pęk kluczy, tylko pytanie co... No właśnie, to pęk kluczy do kulek. Naprawdę ktoś trzyma wszystkie klucze w jednym miejscu? Znaczy w takim, wiecie, ogromnym pęku? To laska, można jej użyć jako broni na tę staruchę. Tak, będziesz bił staruszkę junior. Nawet mi się nie chce tego komentować. Dobra, co tutaj mamy? Mógłbym wybić okno i uciec. Pożyć swoich kumpli, zostań i uratuj swoich kumpli. Porzuć swoich kumpli, nie porzuca się rodziny, tchórzu. A wiecie co? Chciałem zobaczyć po prostu, jaka będzie reakcja. Lepiej wrócę do spiżarni, mogłem tam coś przeoczyć. Czyli tak, mamy pufę. No to półka jest zbyt wysoko, potrzebuje czegoś, żeby się tam spiąć. I mamy bumerang, puf. Okej, okay, to zadziała. I co to jest? To pudełko z narzędziami, może się przydać. O, mamy dużo... Przerażające, ta półka spadła z ściany, to miejsce się sypie. No, jeżeli to jest nawiedzony dom, to wiadomo, że tak raczej powinno być. Ale teraz musimy... Czekajcie, bumerang, laska. Nie wiem, jak to ma zadziałać. Lepiej skupię się na czymś innym. Chwila, ale miałem tutaj coś... Miałem tutaj coś jeszcze zrobić. Półka zasłania tę dziurę. Widzę światło, zerknijmy. Minimalizm nigdy nie wyjdzie z mody. No tak, czyli... Ktoś tutaj robi jakieś dziwne rzeczy. Bardzo dziwne rzeczy i ta krew na pewno jest z tym jakoś powiązana. Przejście jest zablokowane tym razem, no właśnie, przez to dubsko. Klucze, laska, narzędzia, kotwica, cukierki, guma balonowa i bumerang. Co ja mogę zrobić z bumerangiem? Nic mi kompletnie nie przychodzi do głowy. O! Zajrzałem przez drugą dziurę. Timmy, jestem tu, za ścianą. Czekajcie, skąd ja patrzę? A, tutaj. No to, Junior, jestem w pułapce, pomóż mi. Co się stało? Gdzie reszta? Nie wiem, ta jebnięta prókwa wyszła znikąd i założyła mi worek na głowę. Mam rotała coś bez sensu, ona mnie przeraża. Starsza osoba gadająca bez sensu to nic nowego. Założę się, że brzmiała na rasistkę. Nie, Junior, ona mnie zabije. Ta wiedźma planuje jakiś satanistyczny rytuał albo coś. Świetnie, brakowało nam tylko staruchów w tym urodziwym mieście. Nie martw się, wyciągnę cię z tej klatki. Dobra, czyli musimy... A, tu jest odważnik. Proszę, nie zostawiaj mnie samego. Sprawdź, czy nie masz czegoś przydatnego w ekwipunku. Wiesz co, mam laskę? Nie wiem, czy laska pomoże? Proszę, nie zostawiaj mnie samego. Tak. Wiem. Co ja mogę mu dać? O, udało mi się coś zrobić. Uwaga, żułem gumę balonową. Później dostałem wyrzutą gumę. Guma mi się przykleiła do laski. I teraz tą laskę mogę użyć na okulary. Laska przyczepiły się przez siebie tą gumę. Nazwę to brylowanym berłem. Dobra, jeszcze raz. To nie zadziała. Czekajcie, czy kolejna rzecz się... Nie, już myślałem, że kolejna rzecz się przyklei. Nie chcę spałować Timiego. No to... Tym raczej nie sięgniemy tutaj, prawda? Nie mogę dosięgnąć. Okulary to niego są potężne. W jakim sensie są potężne te okulary? Bo powiem wam, że zaczyna się robić ciekawie, to się kołysze. Aaa. No dobra, ale to co z tego, że się kołysze? Okulary są potężne. Co można zrobić z okularami? W sumie... Tak, bryle Tony'ego zmieniły światło w pociski świetlne. Osuń się, Timmy. Czyli użyliśmy laski, na której była przyczepiona guma i okulary, żeby skierować światło w klatkę. Udało ci się, teraz wiejemy. Utknąłem, ale ty możesz wezwać pomoc. Okej, weź tą linę, może się przydać. Słyszałeś kroki w pokoju obu, kruchy. Ona tutaj jest. Ta pani przeprowadza rytuały jakieś satanistyczne. Nie mogę iść, muszę znaleźć sposób, żeby przejść przez tą dziurę w suficie. No to jaki... Czego my potrzebujemy? Muszę znaleźć sposób, żeby przejść przez tę dziurę w suficie. A, no to użyj liny. No przecież dostałeś linę, kurde, od tego. Ta lina jest bezużyteczna, bez haka. No to możemy... Przywiązałem tą linę do kotwicy, teraz mogę się wspinać jak ninja. Tak, dokładnie tak. Tylko, wiesz co, Junior, uważaj, żeby ta kotwica nie spadła ci na głowę. Rzucił, za pierwszym razem się złapał, spoko. Ups, lina się odwiązała i spadła na dół. A, no to już mamy po linie. Zostawiłem w tamtym pokoju wszystkie swoje rzeczy. No, naprawdę? Nic?
A, nic nie mam. No to będziemy musieli sprawdzić kolejne itemki. Znaczy sprawdzić, no znaleźć. To ludzka czaszka, nie zamierzam jej dotykać. To jej nie dotykaj, młody, bo może być... Nie wiem, zarazki mogą być na takiej czaszce. To szafka nocna, nic w niej nie ma. Łóżko. Może się prześpię? To zwykłe łóżko. Okno. Mogę iść przez dach, żeby dotrzeć do innego okna. Krajobraz wygląda niemal przyjemnie z tej odległości. Tylko boję się tej sowy. Ojej, ta sowa jakoś dziwnie się... Ciekawe, gdzie są moi kumple. Ta sowa dziwnie się obróciła bardzo. O-o! A, czyli teraz mamy... Zabiję cię, gnido! Starsza pani goni... Aha, to jest... Gierka. Kliknij pana, tak? Co mam? D. Dobra, muszę się prześlizgnąć po prostu. A, idę. Teraz... Aj! Czyli muszę przez nim uciekać, bo psychopatka w starym domu chce mnie po prostu zabić. Luzik, takie rzeczy to w kindergarten były normalne. Ale widzicie, naprawdę w pewnym sensie jest podobna ta giera. Wiadomo, że nie w 100%, ale mają te gry elementy wspólne. Też nie traktują się na poważnie, też są takie interesujące, bym tak to powiedział. Cały czas uciekamy przed tą babcią. Ta mówiła szybko biega, tak? Bardzo szybko biegam. A nie, czekajcie, to chodziło o tą babkę, nie skojarzyłem faktów. Tutaj chyba muszę przeskoczyć nad tym. Kolejny stół. Ty, ale ona mnie chyba dogania. Tak mi się coś wydaje. Tak, ona jest coraz bliżej. Ciekawe, czy mnie znajdzie i czy mnie zabije. Dobra, czyli wracamy tutaj. Cześć, słówko. Mogę z tobą porozmawiać? Podejdź tu, chłopcze. Chwila. A, sowy nie ma. No jest jak jest. Dobra, wchodzimy teraz do pokoju. Fajne miejsce. Muszę pochwalić jego jebniętą wiedźmę za urządzenie tego miejsca. Mamy pająka, pająku. Ogrzewanie jest wyłączone. A myślałem, że informacje o pająku jakieś uzyskałem. Nie ma wody. Bilet to czyni mnie dumnym z bycia Włochem. Okej, okay? Czyli Junior jest z pochodzenia... Włochem. Chwila, co? Umrę za 3, 2, 1. Ty, nic tam nie było. I te dźwięki takie horrorowe. Co to było? Dlaczego tam nic nie było? To tylko nadrukowana sylwetka, z drugiej strony wanna pełna jest czerwonego płynu. No to pewnie krew, jeżeli miałbym obstawiać, to na pewno jest krew. O, wcześniej nie zwróciłem na coś uwagi, ale tu jest jakaś szczelina. Szafka nocna zakrywała tę dziurę, widzę tu światło, zerknijmy. Tony, to mi przywiązała cię jak szynkę. A Tony to chyba okulary zgubił, tak? Junior, ja jebie, pomóż mi, nie jest dobrze. Wiem, satanistyczne obrzędy i rasistowskie staruszki. Nie będzie łatwo cię wydostać. Jestem za daleko od czegokolwiek. Rusz się, ta szalona baba będzie tu lada chwila. Już wiem, Tony jest znany ze swojej siły. Muszę go tylko wkurzyć, to wydostanie się z tych lin tylko po to, żeby mi przywalić. Opowiedz rasistowski żart, opowiedz żart o jego mamie, powiedz po nim jak w filmie z lat 90. Nie będziemy tutaj rasistowskich żartów mówili. Nie będę tego czytał. A właśnie, skoro o tym wspominać, widziałeś moje okulary? Opowiedz żart o jego mamie. Twoja stara jest taka gruba, że jak jedzie pociągiem, to zajmuje cały przedział. Jedzie to twoja stara dupą po dywanie, jak się pamięta. Zażartuj z jego taty, opowiedz... Nie, zażartuj z jego taty. Pamiętasz tę grę w klasy? Twój stary grał i ani jednej nie przeszedł. A czy ty pamiętasz taką grę w gumę? Twój stary tak się z matką bawił, że... Nie, czekajcie, ja nie chcę takich gier tutaj. Ja nie chcę. Ja nie wiedziałem, że takie tak to będzie wyglądało, że takie te rzeczy tutaj będą. Zażartuj z jego siostry. Dobra, żartujemy. Zauważyłem, że twojej siostrze urosły cyski. Może nie uda ci się mieć uwolnić, ale przynajmniej nie zabronić mi się z nią umawiać. Umawiać się z tobą, już prędzej zostanie zakonnicą albo zacznie z jakąś randkować. Zażartuj z jego zębów. Masz tak paskudne zęby, że nawet fotograf poprosi cię, żebyś się nie uśmiechał. Mi tylko powiedzieli, że jestem czarującym, przystojnym modelem. Dobra, z jego dziewczyny. Wiesz, masz mega gorącą dziewczynę, tylko to nie jej wąs. Przynajmniej podzieli mi się maszynką. Wiecie co, opowiedz kolejny żart. Skoro mowa już o twojej dziewczynie, sprawdziłeś już, czy nie jest facetem? Czemu nie pogadamy o twojej... A tak, przecież jej nie masz. Dobra, wiecie co? Ja to zabluruję. To, co tutaj będzie. Aha, bo wy nawet nie widzicie. Kurde, to jest najgorsze. Mogłem przerzucić kamerkę na drugą stronę. Ale czy ja mam przygotowane? Okej, mam przygotowane. Tak się składa, że mam wszystko przygotowane. Także kamerka jest na drugiej stronie. Ja to zabluruję. Nie przeczytam wam, co tam jest. Jeżeli będziecie chcieli zagrać, to oczywiście zapraszam, ale no nie chcę takich rzeczy pokazywać tutaj. Jezu. Nie, dobrze. Dobra, opowiedz homofobiczny żart, także to zabluruję.
Aha, dobra. Zażartuj z jego ulubionego serialu. No to już można pokazać. Sorry, mówię, nie, że wam nie pokazałem wam tamtych dialogów, ale takie coś... No, nie chcę promować takich rzeczy. Mimo tego, że to jest gra. Ten ósmy sezon Gry o Tron naprawdę wyszedł świetnie. Coś ci powiedział, to już nie jest śmieszne, zajebieć. Ósmy sezon Gry o Tron jest najgorszym sezonem. Wszystko poszło... A, nawet nie chce mi się, wiecie co, zacząć, ale też by mnie to siltowało. Rany Junior, dzięki, uratowałeś mnie. Dobra, teraz biegnij na komisariusz, pewnie dogonisz Timiego, a ja zajmie się Tomim. Okej, uważaj na siebie. Już jest noc, muszę się śpieszyć. No to chwila. O! Czaszka świeci. Tutaj jest duch. Duch mi pokazuje, żebym szedł za nim? Uff, to tylko świetlik, możesz mi naskoczyć. Dobra, a w szafce coś było? To tylko szafka nocna i nic w niej nie ma. A tutaj? Nie, tutaj też nie mogę iść. Łóżko? Nie mogę się położyć? Nie, nie mogę się położyć na łóżku. Czyli teraz muszę najprawdopodobniej wrócić do tamtego pomieszczenia, w którym byłem. Nie wrócę do tamtej łazienki. A, czyli nie mogę wrócić jednak do tamtej łazienki. Tutaj przez ścianę prześwituje światło, zerknijmy. O, Tommy! Oni zrobią sobie szynkę! Uwolnij mnie, ty babo. Uwolnij cię. Ode mnie nie ucieknie. To wyszła noc. Jesteśmy gotowi na obrzęd. Błagam cię, zrobię wszystko. Zamknij się, Robalu. Będziesz idealną ofiarą dla demona zamieszkującego ten dom. Demona? Nie czujesz tego? On tu jest z nami. Już czas, krew zostanie przelana. Nie! Przestań. Kto tu jest? To ja, demon. Jesteś demonem? Oczywiście nie słyszysz mego pustego głosu prosto z innego wymiaru. A, jestem za ścianą, tutaj sobie mówię. Kłamca, jesteś tylko głupim dzieciakiem, który ratował swoich małych przyjaciół. To było sprytne, by uciec. Już miałem poderżnąć wam gardła. Nieważne, demon sprowadzi ból i śmierć do tego miasta. Uderzy to również w was. Pomóż mi, Junior, nie chcę umierać. Cholera, nic nie zrobię. Gdybym tylko dosięgnął tego żyrandola, mógłbym zrzucić go na jej łeb. Poproś się o pomoc, zalecane, poproś demona o pomoc. Olio, karote, sedano, peperoncino, sfunda di mano. Dobra, panie demonie, jeśli tutaj jesteś, to czy mógłbyś pierdolnąć tę głupią sukę i opóźnić cię za swoje przebudzenie? Świst. Okej. Rezydencja została zamknięta dzień po tych wydarzeniach. W ciągu kilku miesięcy ludzie przestali rozmawiać o sekcie. Czy jest tu jeszcze jakiś specjalista? Policja wciąż tego nie wie. Właściwie mają to gdzieś. Od tamtego dnia minęło 10 lat. To tak nieprawdopodobne, że wydaje się, jakby to się nigdy nie wydarzyło. Czas mija, wszelkie wydarzenia odchodzą w niepamięć. Może nie chcę się przyznać do tego, co widziałem tamtej nocy, jak tamten żyrandol spadł. Czy to była jakaś siła z innego świata, czy też magiczna sztuczka? Tak, tamta rezydencja się kompletnie rozpadła, jednak dziwne, że żyrandol spadł w tak witalnym momencie. Policja przybyła na miejsce zaledwie 2 godziny później. Przedział czasu, który Tomiego mógł kosztować życie. Tommy. Przeżywa ciężkie chwile, nawet gorsze niż Timmy. Widzę ich od czasu do czasu. Tony gdzieś się zmył. Możliwe, że przeprowadził się do innego miasta. Ej, chcesz usłyszeć coś nieśmiesznego tamtej nocy w nawiedzonej rezydencji? Ta wiedźma była w rzeczywistości facetem w peruce. Anacleto Rgad, schizofrenik, seryjny zabójca i wyznawca demonów. Twardy nie z niego skurczybyk. Tamto uderzenie w głowę go nie zabiło, jedynie uśpiło go aż do dzisiejszego wieczora. Wieczora, w którym zdecydował się obudzić ze śpionki i uciec. Jak policja mogła na to pozwolić takiemu zwyrodniałemu 80-latkowi? Lepiej tego nawet nie komentować. Ciężko pozbyć się starych nawyków. Myślę, że wiem, jaki będzie jego następny ruch. Znajdzie kolejną ofiarę, dzięki której ukończy obrzęd. Okej, i tu mamy premium do kupienia, rozumiem. A, i można po prostu kupić grę... A nie, nie kupuj. Rozdział powrót do nawiedzonej rezydencji. Także słuchajcie, mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Ja się bawiłem tutaj zarąbiście. Nie, wychodzi do menu. Nie ma tutaj. Jeżeli chcecie z tego pełną serię, to zostawcie łapę w górę. Mieliśmy taką mały wycinek zamkniętej całości, taki prolog bym powiedział, bo z tego co po screenach widziałem, gra się dopiero teraz zaczyna, jak już jesteśmy dorośli i wracamy do tego domu. Ale wiecie czego mniej więcej się spodziewać i mam nadzieję, że nie obraziliście się za to, że napisałem nowy Kindergarten, bo naprawdę mam silne skojarzenia z tą grą. Porąbany humor, no pikselowa grafika i nie wiadomo tak naprawdę czego się co chwilę spodziewać. Czyli dosłownie to samo co właśnie w tamtej gierce. Także mówię, jeżeli się podobało, zostawcie łapę w górę i widzimy się już w kolejnym odcinku, pewnie niedługo. Do zobaczenia, pa pa!